Dzień dobry. Witam w kolejnym już seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Nazywam się Weronika Przecherska-Marfińska, jestem doktorantką Wydziału Socjologii oraz analityczką DELAB-UW. Nasze seminaria są organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza i w trakcie spotkań przyglądamy się zagadnieniom z zakresu nowych technologii i innowacyjnych metod analizy danych. Naszym celem jest budowanie przestrzeni współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Podczas seminariów młodzi naukowcy mają okazję podzielić się wynikami swoich badań oraz podyskutować o nich z zaproszonymi ekspertami. Kalendarium naszych najbliższych spotkań, a właściwie spotkania, bo już niedługo kończy się rok akademicki i dotychczasowe efekty naszej pracy mogą Państwo znaleźć na stronie DELAB-UW. Partnerem merytorycznym projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji. Nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W tych ostatnich latach nie brakuje trudnych doświadczeń. Pandemia, wojna za naszą wschodnią granicą czy trudności ekonomiczne sprawiają, że chwila spokoju, odpoczynku od natłoku myśli i obaw stają się coraz bardziej potrzebne. Dla wielu sposobem na zatrzymanie się i wyciszenie staje się medytacja. W dzisiejszym odcinku Cyfryzacji pod lupą nauki przyglądamy się narzędziom, które wspierają nas w praktyce medytacyjnej. Dr Marta Kołodziejska oraz Michał Paliński, analitycy UW reprezentujący Wydział Socjologii oraz Nauk Ekonomicznych, analizują teksty medytacji w jednej z popularnych aplikacji. Badanie łączy metody jakościowe i ilościowe. A co dokładnie z niego wynika i czy rzeczywiście, jeśli nie możesz znaleźć 10 minut na medytację dziennie, to w istocie potrzebujesz jej dwa razy więcej? O tym porozmawiamy zaraz z Martą i Michałem. Badanie Marty i Michała komentować będą profesor Paweł Holas z Wydziału Psychologii UW, kierownik Zakładu Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii na tym wydziale, klinicysta, badacz, dydaktyk, terapeuta i superwizor poznawczo-behawioralny, nauczyciel mindfulness. Profesor Paweł Holas jest kierownikiem studiów podyplomowych poświęconych uważności i współczuciu na Uniwersytecie SWPS oraz Fundacji Rozwoju Mindfulness. Jego główny obszar zainteresowań badawczych dotyczy efektywności i mechanizmów działania uważności oraz współczucia, a także interwencji na nich opartych. Naszym drugim gościem jest Kamil Śliwowski, trener kompetencji cyfrowych. Ponad dekadę działał w ruchu na rzecz otwartych zasobów Creative Commons, prowadząc działania edukacyjne zarówno w Polsce, jak i za granicą. Od kilkunastu lat jest związany z trzecim sektorem, współpracuje z fundacjami Panoptykon oraz Szkoła z Klasą czy blogiem Sektor 3.0. Tworzy także newsletter poświęcony trendom i technologiom w edukacji. Jest autorem kursu o cyfrowym dobrostanie, a najbardziej lubi uczyć się poprzez uczenie innych. Bardzo dziękujemy naszym gościom, że zdecydowali się dzisiaj poświęcić swój czas i podyskutować z nami o medytacji i technikach mindfulness. Dziękujemy też tym, którzy nas oglądają i zachęcamy ich do zadawania pytań w Q&A-u. Ja później te pytania będę zbierać i zadawać zarówno prelegentom, jak i zaproszonym gościom. A mnie już chyba nie pozostaje nic innego, jak przekazać ekran Marcie i Michałowi, którzy opowiedzą o aplikacji Headspace. Dobrze. Bardzo dziękujemy przede wszystkim za zaproszenie na to seminarium. Ten artykuł, na podstawie którego dzisiaj opowiemy o naszym badaniu, miał bardzo długą i burzliwą drogę. Opublikowaliśmy go w lutym tego roku dopiero pod tym, że właśnie tytułem, który Państwu zaraz pokażę. Natomiast tutaj tak gwoli ścisłości o samym mindfulnessie jako takim ten artykuł nie jest, jest natomiast o tym, co czy jakie narracje obecne są na temat mindfulnessu, czyli o mindfulnessie właśnie w aplikacji Headspace. Więc to, o czym dzisiaj powiemy, podzieliliśmy na takie trzy bloki. Po pierwsze, chcielibyśmy w ogóle opowiedzieć o tym, dlaczego to badanie zrobiliśmy, skąd się wziął ten pomysł i jakie jest uzasadnienie zajęcia się akurat tym tematem.
Później przejdziemy do opisu zastosowanych metod, ale bardzo krótko, bo o tym też możemy długo mówić, a nie mamy czasu. Przejdziemy do podstawy teoretycznej, no i podsumujemy najważniejsze wnioski z naszej analizy. A później zastanowimy się, i to chciałabym, żebyśmy też wspólnie tutaj się nad tym zastanowili, jakie narzędzia można zastosować do analiz różnych aplikacji, nie tylko od tych do medytacji, na podstawie właśnie tego, co my zaproponowaliśmy i tych rozwiązań, których my też poszukiwaliśmy trochę tak eksperymentalnie. Mindfulness to jest pojęcie, które pewnie większość z Państwa kojarzy z różnych źródeł, natomiast jego definicji też oczywiście jest kilka. My zarówno w pracy, jak i teraz będziemy rozumieć mindfulness jako taką świadomość, która wyłania się dzięki kierowaniu celowej, nieosądzającej uwagi na doświadczenie chwili. To jest definicja Kabat-Zinna, który jest jednym z takich ojców założycieli, powiedzmy, tej zachodniej sekularyzowanej wersji mindfulnessu, jeśli można tak powiedzieć. Więc za każdym razem, kiedy będę mówiła o uważności czy też o mindfulnessie, to właśnie to będę miała na myśli. No i sam początek. Dlaczego w ogóle zajęliśmy się tą aplikacją? Dlaczego Headspace? Przede wszystkim tutaj trzeba zrobić taki krok w tył, bo mindfulness jako właśnie ta uważność jest pewnym rodzajem praktyki, która wywodzi się z buddyzmu. Oczywiście tam nie jest to jakby jakaś jedna, powiedzmy, konkretna ścieżka. Jest buddyzm Theravada, jest buddyzm Zen, niektórzy twierdzą też nawet, że w filozofii stoickiej też fragmenty czy elementy uważności można znaleźć, więc nie ma może jakiegoś jednego źródła, takiego konkretnego, ale na pewno ten buddyzm jest tutaj jednym z kierunków, w których trzeba spojrzeć. Natomiast to, co Kabat-Zinn przywoływany już wcześniej zrobił jako praktyk buddyzmu, to wykorzystał w swojej klinice redukcji stresu właśnie elementy praktyki mindfulness do terapii, do takich programów terapeutycznych dla osób na przykład z depresją, PTSD, chronicznym bólem i różnymi innymi dolegliwościami. No i okazało się, że ten jego 8-tygodniowy program, znany pod akronimem MBSR, przynosi bardzo dobre efekty. To znaczy, te osoby, które brały w nim udział, raportowały, że czuły się lepiej, że lepiej radzą sobie na przykład właśnie z bólem, czy stresem, czy z jakimiś negatywnymi emocjami. Jednocześnie to były lata między koniec 70-tych, 80-tych. Jednocześnie od wielu lat wówczas trwały już badania nad medytacją, właśnie takie, powiedzmy, neurobiologiczne badania też behawioralne, które miały powiedzieć, co się dzieje z ludźmi, kiedy medytują, jak się zmienia ich mózg, jak się zmienia ich samopoczucie między innymi. Więc to wszystko spowodowało, że ten mindfulness w tej zachodniej, w cudzysłowie, interpretacji stał się właśnie taką sekularyzowaną wersją swoich źródeł. I także to odniesienie do nauki było tutaj, czy stało się bardzo ważne, do badań naukowych, w ogóle do weryfikowania naukowego, powiedzmy, efektywności mindfulness. No i to wszystko działo się, tak jak mówię, więcej tam od lat 70., pewnie trochę wcześniej. Natomiast wielu krytyków, zwłaszcza z takiej pozycji praktyków buddyzmu, praktyków medytacji buddyjskiej, twierdziło, że jest to w pewnym sensie jakieś wyjałowienie tej oryginalnej myśli czy etyki buddyjskiej. Znaczy, ten mindfulness w wersji zachodniej krytykowali oni właśnie z tego powodu, że jest taki pozbawiony całego tego światopoglądu, który jest związany z buddyzmem. Kolejnym punktem jest to, że ta relacja uczeń-nauczyciel, która w ogóle w buddyzmie i w praktykowaniu mindfulness tak rozumianym jest bardzo istotna, tutaj kompletnie zostaje zaburzona. To znaczy, że ten nauczyciel w MBSR właściwie jest takim instruktorem, prawda? I tak jak instruktor jogi na przykład. A trzecim punktem, i to ten Mac Mindfulness jako taki właśnie szybki produkt do szybkiego poradzenia sobie z jakimś stresem czy niewygodnymi odczuciami, zwłaszcza w kontekście neoliberalnego kapitalizmu i wykorzystania różnych programów mindfulness właśnie w takich pakietach wellnessowych dla pracowników, to z kolei było poddawane krytyce, dlatego że można na to
to patrzeć jako pewne narzędzie do sprawowania kontroli nad pracownikami. To znaczy mają oni po tej medytacji po prostu się uspokoić i przestać narzekać na warunki panujące w ich pracy. Więc te wszystkie krytyki, które toczą się też od bardzo wielu lat, głównie oczywiście, tak jak mówię, dotyczą MBSR-u i różnych programów związanych właśnie, czy wynikłych może z tamtego programu. Natomiast one mają kilka cech wspólnych, które my zidentyfikowaliśmy jako braki. I to takie braki dość istotne. Po pierwsze, te krytyki nie uwzględniają zmediatyzowanego mindfulness. Natomiast ten zmediatyzowany, ja później powiem, co przez to rozumiemy, natomiast ten zmediatyzowany mindfulness to nie jest, powiedzmy, jakaś niszowa sprawa, którą interesuje się 15 osób, bo na przykład takie aplikacje jak Headspace czy Calm mają po kilkadziesiąt milionów użytkowników. Headspace w zeszłym roku miał około 70 milionów użytkowników, a sam rynek aplikacji do praktyk mindfulness, czy jego wartość szacuje się na ponad 300 milionów dolarów. To też są dane z zeszłego roku. No więc jak Państwo widzą, jest to dość, staje się to, czy rynek tych mindfulness staje się coraz bardziej, rozwija się coraz dynamiczniej. Takie firmy jak właśnie Headspace współpracują też otwarcie z tysiącami korporacji, firm i organizacji, na przykład z Unileverem, z Nike czy Adobe. Więc to jest jakby ten pierwszy brak. Mimo że ten rynek jest tak duży, że tych aplikacji świeckich, powiedzmy, jest też bardzo dużo, te krytyki właściwie ich nie dotyczą. Drugim problemem, który my zidentyfikowaliśmy, jest to, że te krytyki nie mają tak naprawdę empirycznej podbudowy. One są prezentowane z perspektywy teoretycznej, filozoficznej, religijnej, czasem z perspektywy terapeutycznej, ale brakuje tam tego empirycznego komponentu. No więc my chcieliśmy zbadać, czy te krytyki można jakoś przełożyć na to, co widzimy chociażby właśnie w aplikacji Headspace. To znaczy, jak w tych narracjach możemy zobaczyć, czy te rzeczy, czy te kwestie, o których te krytyki wspominają, rzeczywiście są tam identyfikowane. I teraz powiem bardzo krótko, czym sama aplikacja Headspace jest. Jest to aplikacja, która powstała w 2010 roku, ale rozwinęła się tak naprawdę dwa lata później. Jej twórcami, co ciekawe, jest były już mnich buddyjski Andy Puddicom i jego kolega Rich Pearson. Teraz główną siedzibą firmy jest Kalifornia, a jakże. I poza anglojęzyczną wersją podstawową, od kilku lat jest też wersja niemiecko- i francusko języczna. I zasadniczo aplikacja to polega na tym, tu mają Państwo zrzut ekranu z tej wersji desktopowej, że użytkownik może sobie wybrać czy posłuchać sobie takich narracji z medytacji z narracją, głosem tychże narracji jest Andy Puddicom, no i możemy sobie wybrać rozmaite zagadnienia czy tematy, które nas interesują, które na przykład dzięki medytacji chcemy poprawić. I po lewej stronie mają Państwo tutaj różne tematy czy zagadnienia do wyboru, od bardzo ogólnych, takich jak szczęście, przez nieco bardziej konkretne, jak na przykład sport. I w ramach tych kategorii mają Państwo tak zwane paki, gdzie jest od kilku do kilkunastu medytacji. Możemy sobie też wybrać długość takiej jednej sesji od mniej więcej 3 do około 20 minut. Czasem też te pakiety mają więcej sesji, one są na przykład krótsze, tak jak tutaj Państwo mają Focus. Natomiast jeżeli chodzi o zakres tematyczny, którego tutaj nie widać, to jest też taka kategoria radzenia sobie z różnymi dolegliwościami czy też chorobami. Jest cały pakiet poświęcony na przykład walce z rakiem. No i teraz chciałabym przejść już do naszego badania, czyli wychodzimy z tej, powiedzmy, całej puli krytyk różnego rodzaju, identyfikujemy to, czego w nich brakuje. No i w naszym badaniu skupiliśmy się na takich dwóch kwestiach, jaką jest medykalizacja i uzdrowotnienie. Tutaj nie ma dobrego chyba polskiego terminu.
Natomiast taką jeszcze bardziej podstawą teoretyczną jest koncepcja mediatyzacji. To znaczy my rozumiemy mediatyzację za Hepem, Hazebrinkiem i Krocem z tej perspektywy konstrukcjonistycznej. To znaczy mediatyzacja zasadniczo polega na tym, że media stają się coraz bardziej czy coraz silniej związane z różnymi sferami życia społecznego. I to ma taki wymiar ilościowy, czyli jest po prostu więcej urządzeń, więcej połączeń, one są szybsze i tak dalej, ale ma też wymiar jakościowy, który jest z naszej perspektywy dużo bardziej istotny, który polega też na tym, że mówimy o zmianie form komunikowania. To znaczy to, co media, zwłaszcza media cyfrowe robią, to jest po pierwsze to, stając się częścią życia codziennego, tworzą też nową przestrzeń konstrukcji znaczeń i społecznej wiedzy. Dla nas to oznacza mniej więcej tyle, że Headspace jako część mediów cyfrowych również jest taką przestrzenią konstruowania znaczenia i wiedzy o mindfulnessie, czy jakiejś wersji mindfulnessu, powiedzmy. Natomiast to, co nas interesowało, czyli to pytanie o to właściwie, jak mindfulness jest definiowany, jakiego cele są konstruowane przez aplikacje, wymaga też spojrzenia na dwie koncepcje. Pierwszą z nich jest koncepcja medykalizacji, którą za Konradem rozumiemy jako proces, w którym niemedyczne problemy są definiowane jako medyczne, głównie w kategoriach chorób i zaburzeń. Nie oznacza to jednocześnie racjonalizacji, natomiast ma takie dwa poziomy. Poziom organizacyjny, który nas nie interesował, i poziom konceptualny, czyli ten proces, w którym zastosowane są medyczne kategorie opisów tychże właśnie niemedycznych problemów, które następnie są definiowane jako medyczne, ale także przez liczne odwołania do autorytetu medycyny czy nauki. Jednocześnie to mamy taki proces, który według Konrada jest w pewnym sensie odwrotnością czy zaprzeczeniem tej medykalizacji, czyli uzdrowotnienie. Healthicization, nie mam pomysłu, jak to ładniej po polsku powiedzieć. To, że uzdrowotnienie jest definiowane przez Konrada jako promocję zmian stylu życia, jako remedium na problemy opisywane dotychczas w kategoriach biomedycznych. Czyli na przykład, jeżeli cierpisz na raka, to jedz więcej warzyw, mówiąc tak bardzo, bardzo ogólnie. Co jest bardzo ważne w tej koncepcji uzdrowotnienia, to jest to, że przez nią mamy, czy zdrowie staje się synonimem czegoś moralnego. Dbanie o zdrowie jest pożądane, jest dobre moralnie. Jest też w pewnym sensie, znaczy jest tam bardzo dużo normatywnych określeń, właśnie co należy robić, czego nie należy robić i tak dalej. I według Konrada, tak jak mówiłam, medykalizacja i to uzdrowotnienie stoją w sprzeczności ze sobą. Natomiast my chcieliśmy zobaczyć, czy przypadkiem nie jest tak, że można jedno i drugie zobaczyć w aplikacji Headspace, tylko w różnych jej aspektach. I rzeczywiście tak się stało. Natomiast tutaj chciałabym zrobić takie jedno zastrzeżenie, bo medykalizacja mindfulness to nie jest nowe zjawisko. To znaczy my nie twierdzimy, że ta medykalizacja zaczęła się z Headspace'em. Już MBSR i tworzone przez Kabat-Zinna programy miały ten kontekst medyczny. Uniwersytet Massachusetts dobrze o tym świadczy. Te wspomniane przeze mnie też badania neurobiologiczne i behawioralne osób praktykujących uważność również o tym świadczą. Więc znowu, to jest zjawisko, które znamy od dekad. Natomiast ta aplikacja, jak pewnie każda inna, ma pewną własną zamkniętą narrację o mindfulnessie. To nie jest po prostu kolejna iteracja MBSR czy jakiegoś innego zastosowania medytacji. To nie jest po prostu jakaś kolejna wersja tego samego, tylko przez jakieś medium. Natomiast jest to pewna zamknięta całość, która właśnie ma identyfikowaną narrację i tą narrację, czy tę narrację my chcieliśmy zbadać. I to nasze główne pytanie badawcze brzmi następująco. W jaki sposób w narracjach aplikacji Headspace konstruowane są znaczenia, funkcje i cele mindfulness? I żeby na to pytanie odpowiedzieć, zastosowaliśmy metody mieszane. I teraz mamy, może tak, zacznijmy od tych metod ilościowych. I tutaj poprosiłabym Michała, żeby opowiedział, co i jak zbadać. Jasne. Tak, no ja właśnie byłem odpowiedzialny za tą narzędziówkę. Nazwaliśmy to połączenie, wpisaliśmy w kategorię mixed methods, ale
No ja mam wrażenie, że świat naukowy, przynajmniej te czasopisma, do których uderzaliśmy, jeszcze nie jest do końca na takie połączenie gotowe. To o czym świadczy problem znalezienia recenzentów, którzy byliby w stanie jednocześnie ocenić ten wkład socjologiczny i z dziedziny data science, czy też text miningu, za który ja byłem odpowiedzialny w tym artykule. Jako że Headspace oprócz tej warstwy audio, o której Marta już powiedziała, ma całą otoczkę blogową, gdzie można odczytać, w jakim kierunku narracja właścicieli tej aplikacji podąża, to postanowiliśmy zbadać właśnie zawartość tego bloga. On był całkiem pokaźny już w tamtych czasach, kiedy żeśmy to badali, czyli w 2018 roku, miał prawie 1000 notek. I podeszliśmy do tematu w taki sposób, że przy użyciu automatycznego skryptu pobraliśmy te artykuły, zeskrapowaliśmy je, a następnie zastosowaliśmy takie dwie popularne metody z obszaru text miningu. Jedna to jest modelowanie tematyczne, i to nam posłużyło do takiej analizy eksploracyjnej. To jest taki rodzaj analizy, który bez uprzednich założeń dotyczących tematów, które organizują jakiś korpus tekstu, pozwala takie naczelne tematy zidentyfikować. Zaraz Państwu pokażę, jak to wygląda. A druga analiza text miningowa, którą żeśmy zastosowali, to już nie jest analiza eksploracyjna, tylko już bardziej pozwalająca potwierdzać hipotezy. To jest analiza współwystępowania słów kluczowych, czyli tak zwane co-occurrence analysis, gdzie Marta chciała zbadać konkretne zagadnienia, jak sprawdzić, jakie słownictwo się tam przewija. No i to też zaraz Państwu pokażemy, jak to, co z tego wynikło. Dobra. Ten komponent ilościowy mamy zaraz w wykresach, natomiast zanim Państwu to pokażemy, to jeszcze chciałabym powiedzieć kilka słów o analizie jakościowej, która była drugą częścią, za którą ja byłam odpowiedzialna. I tutaj przeanalizowaliśmy z tego samego bloga 45 artykułów, które analizowaliśmy po prostu jakościową analizą treści, a ponadto analizowaliśmy 4 pakiety do medytacji w aplikacji. To były takie sesje czy pakiety, które miały albo wszystkie miały po 20 minut, natomiast w jednej sesji właśnie ten Coping with Cancer to było 30, a w Productivity 10. Basics i Relationships też miały po 30 takich sesji. Natomiast teraz przejdziemy sobie do opisania wyników tej analizy ilościowej. I tutaj znowu oddaję głos Michałowi. Dzięki. Więc tak jak powiedziałem, zaczęliśmy od tej analizy eksploracyjnej i tutaj użyliśmy właśnie modelowania tematycznego, takiego algorytmu, który się nazywa Latent Dirichlet Allocation, LDA. To jest bardzo popularna metoda stosowana w text miningu. Jest to taki algorytm, jak to się ładnie mówi, unsupervised machine learning, tak? Czyli nienadzorowane uczenie maszynowe. Co się za tym kryje? Chodzi o to, że kiedy analizujemy sobie zbiór tekstów, do którego nie mamy kategorii, do których mamy pokategoryzowanych tych tekstów poza jakimiś takimi z grubszymi kategoriami, które Marta pokazywała, tak? Czyli te artykuły tam są w kategorii, nie wiem, zdrowie, szczęście i tak dalej. Chcemy dowiedzieć się czegoś więcej, znaleźć ukryte tematy. To właśnie LDA jest tutaj bardzo pomocne, ponieważ przy użyciu, to jest takie założenie, że te teksty są kompozycjami tematów, a tematy składają się ze zbiorów słów kluczowych. To, ile tych tematów zechcemy zidentyfikować, zależy od naszego celu. Jeżeli będziemy chcieli mieć ich więcej, to wtedy będziemy bardziej szczegółowe te tematy, jeżeli mniej, to bardziej właśnie zgrubne.
jest cała jakby metodologia tego, ile tych tematów tam wybrać, to nie będę się to teraz zagłębiał, chyba że ktoś chce o technikaliach porozmawiać. W każdym razie tutaj prezentujemy 5 takich tematów, które wydały się nam najbardziej interesujące z punktu widzenia tej tematyki mediatyzacji i medykalizacji. No i tak jak Państwo widzicie, ta analiza pozwala na zidentyfikowanie takich bardziej szczegółowych tych kategorii tematów poruszanych na tym blogu niż to szczęście i nie wiem, i jak tam jeszcze były w zdrowie, tak? Czyli dzięki tej analizie modelowania tematycznego widzimy, że możemy znaleźć tam w tych blogach headspace'owych tematy związane chociażby z social mediami, tak? To jest ten temat trzeci, gdzie widzimy, że jest baza tekstów dotyczących technologii Facebooka, uwagi poświęconej na social mediom i tak dalej. Mamy tematy związane z żywieniem bardzo ciekawe jest to słownictwo, zaraz jeszcze możemy się temu bliżej przyjrzeć, czy z bezsennością, ten pierwszy temat bardziej z związkami międzyludzkimi, drugi stresem, ale też kwestiami związanymi z depresją. Jakby to pozwala nam bardziej tak szczegółowo zobaczyć, czego te narracje headspace'owe dotyczą. Ale poza takim zmapowaniem tych tematów, to co jest fajne w tej metodzie, to to, że ona też wskazuje nam słownictwo, tak? Czyli pozwala też nam troszeczkę spojrzeć na to, jakiego rodzaju dyskurs tutaj się uprawia, tak? I to już jest, to już daje informację Marcie, która tutaj używa różnych właśnie tutaj tych soczewek teoretycznych. Widzicie Państwo, że kiedy mowa jest na przykład gdzie tutaj mamy ten temat, o bezsenności, to tutaj mamy te słownictwo już takie właśnie medykalizujące, tak? Mamy jakąś chroniczność, mamy też takie słownictwo związane z zarządzaniem tym problemem, tak? Czyli też efektywnością, czyli jakby też wskazujące na od razu nam na zarządzanie problemem, tak? To wydaje mi się, że to już jest dużo mówiące, tak? Jakby łatwo zidentyfikować tutaj słowa, które dotyczą czy medycyny, czy takiego właśnie naukowego podejścia, które nas mało tutaj widać słów związanych z buddyzmem chociażby, tak? Już patrząc na te 5 tematów. W razie wydaje się, że to LDA jest całkiem fajną metodą do tego, żeby bez założeń zaatakować taki duży zbiór tekstowy i go sobie zmapować. To jest jedna kwestia, a druga to, żeby zobaczyć, jakiego rodzaju słownictwo się tam pojawia, tak? Jako takie najważniejsze słowa. Dobrze, to teraz kolejny tutaj tak. Jest. Kolejna kwestia, no to kiedy mamy już zmapowane te główne tematy, to możemy spojrzeć głębiej, już bardziej szczegółowo na wybrane zagadnienia. I jako, że Martę interesowały kwestie związane z ciałem, cierpieniem, umysłem i wspólnotą, to sprawdziliśmy, jakie słowa współwystępują z tymi terminami. Sprawdziliśmy, jak tak dzieliliśmy liczbę wystąpień tych słów, współwystąpień tych słów przez liczbę artykułów, w których te słowa główne występują, i to dało nam taką metrykę właśnie współwystępowania i posegregowaliśmy te słowa względem najczęstszych współwystąpień. No i tutaj już bardzo widać, jakiego rodzaju słownictwo tutaj występuje, chociażby tak, zaczynamy od tego ciała, gdzie terminologia jest bardzo taka tak unaukowiona, czyli mamy tutaj podejście od właśnie hormonów, reakcji ucieczki czy walki, tak, takie podejście jakieś systemowe dotyczące tego ciała. Kiedy mówimy o cierpieniu z kolei, to widzimy, że to jest ten język właśnie nastawiony na efektywność, o którym mówiłem, tak, czyli tutaj redukcja, tak, czy właśnie leczenie i takie właśnie podejście
Nie wiem, czy właśnie, czy buddyjskie, czy raczej właśnie takie oświeceniowo-zachodnio-racjonalne, optymistyczne, nastawione na redukcję problemu, tak? Evidence-based przy okazji umysłu, tak? Czy effectiveness właśnie. Co ciekawe, akurat w przypadku wspólnoty, to ta wspólnota się uchowała jakoś i tutaj tego słownictwa akurat jakoś oszczędzono, i to, ale w ogóle sama wspólnota, jeżeli popatrzymy na to, ile razy to słownictwo związane ze wspólnotą występuje w tym blogu, no to raczej niewiele było tych słów, tak? To raczej ten język w tym blogu, ta analiza nasza wskazuje na to, że jest indywidualistyczny, skupiony na jednostce, mało tam jest o wspólnocie. Mhm. To tyle ja widzę, a Marta na pewno teraz więcej o tym powie. Dzięki. Dzięki. Mamy oczywiście jakąś koncepcję, dlaczego ta wspólnota jest opisywana w innych kategoriach, ale to może ewentualnie jak będzie runda pytań, bo nie mamy niestety czasu, żeby o tym opowiedzieć. Natomiast ta analiza ilościowa przeprowadzona przez Michała dała nam taki punkt wyjścia, po którym wysunęliśmy wniosek, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą medykalizację, to ona jest przynajmniej w tych słownictwie Headspace obecna. Natomiast blog to jest jedno, ale jest oczywiście jeszcze cała kwestia samej narracji w aplikacji. Natomiast jeżeli chodzi o medykalizację, to tutaj, co było dla nas bardzo ciekawe, na tym blogu Headspace'a właściwie była tylko jedna czy dwie wzmianki o buddyzmie i religii. To było akurat w poście, w którym postać Ndiego Pudikomba, czyli założyciela, była opisana, bo on był mnichem buddyjskim, więc słowo buddyzm akurat tam się pojawiało. Zamiast tego było bardzo liczne odwołania do nauki. I nawet na stronie głównej Headspace'a mają Państwo taką informację, jaką tutaj przetłumaczyliśmy na polski, że w Headspace postrzegamy medytację zarówno jako praktykę zakorzenioną w antycznej historii, co bardzo ciekawe, jak i temat dla współczesnej nauki. Chcemy dać autentyczną ekspertyzę na temat medytacji i chcemy poznawać naukę o niej. Nauka jest integralną częścią firmy Headspace od jej początku. Czyli jest to jakby jednoznaczne pozycjonowanie się właśnie jako element nauki czy badań medycyny i tak dalej, a nie właśnie religii czy jakiejś duchowości. Co też zauważyliśmy jako przykład tej medykalizacji, to pewną zamianę pojęć, czy może utożsamienie cierpienia właśnie w aplikacji przede wszystkim ze stresem. Nie jest to jakby stuprocentowe przełożenie, natomiast rzeczywiście najczęściej ten stres się tam pojawiał, czy walka ze stresem, jako właśnie cierpienie. I bardzo ważne było to, że w tych narracjach aplikacji użytkownicy mieli zrozumieć, na czym polega stres od strony fizjologicznej. Były tam artykuły na przykład na blogu, które poświęcone były temu, co się dzieje z człowiekiem, z jego mózgiem, sercem i tak dalej, kiedy jest w stresie. Z drugiej strony stres był postrzegany jako zagrożenie dla dobrostanu jednostki, dla produktywności, dla realizacji założonych celów. I co też ważne, stres był często przedstawiany jako skorelowany z niską samooceną i wzmacniający ją jeszcze. Tutaj mają Państwo fragment z bloga, w którym właśnie o stresie jest, był cały artykuł, przepraszam, był cały artykuł o stresie. I tutaj mają Państwo miks różnych rzeczy. Nie mogę oczywiście skopiować całego tego wpisu, natomiast stres był postrzegany przez rozmaite badania, które właśnie mówią o tym, czym jest, co robi. Mamy też informacje o tym właśnie połączeniu z niższą samoakceptacją, niższą samooceną i jednocześnie pewne zagrożenie chorobą. Tutaj mają Państwo cytat, że bez samoakceptacji możemy utknąć w negatywnych schematach myślowych, które mogą przyczynić się do chorób psychicznych i fizycznych. Oczywiście nie ma tutaj, powiedzmy, wskazania bezpośrednio, że jak zawsze będziesz się stresował, to bardzo ciężko zachorujesz, ale jednak to ryzyko i to zagrożenie jest niejednokrotnie wprost wskazywane. Więc w tych aplikacjach, czy w samej aplikacji, zarówno w narracjach, jak i na blogu i w tych takich, powiedzmy, przerywnikach, które Państwo widzą tutaj na stronie między medytacjami, pojawiają się różne takie obrazki. Ta zachęta, czy ta konieczność do radzenia sobie ze stresem jest też w różny sposób podkreślana. Jeżeli sobie spojrzymy też na rozmaite narracje pod kątem tego
uzdrowotnienia, to zobaczymy też, że zwłaszcza w sesjach, tak, w sesjach medytacyjnych, to uzdrowotnienie bardzo często się pojawia. Mają Państwo taki tutaj miks, jak wyszło z naszych analiz. Z jednej strony mamy właśnie medykalizację, z drugiej to uzdrowotnienie. I mamy różne cytaty, które o tym świadczą. Na przykład, istnieje prosta korelacja między tym, jak dbamy o ciało, a tym, jak jesteśmy produktywni. Przyjrzyj się temu, co jesz, kiedy i jak później się czujesz. Czy jesz pokarmy, które wspierają bycie produktywnym? To akurat są pytania z sesji. Natomiast po prawej stronie mają Państwo fragmenty z bloga, w których czytamy między innymi. Badania sugerują, że nie musimy czekać na zmiany w życiu, aby biernie wpłynąć na naszą osobowość. Zamiast tego ludzie mogą być w stanie przyjąć bardziej aktywną rolę w kształtowaniu własnej osobowości. Czy argument, jeżeli to zignoruje, to w końcu zniknie, nie sprawdza się w przypadku uporczywego stresora. Szukujemy się, jeśli wierzymy, że nasze okoliczności magicznie się poprawią bez rozpoznania problemu i planu działania, który pozwoli się nim zająć. Czyli to, co tutaj możemy zaobserwować i to, co wynikło z naszych analiz, jest pewna konieczność zadbania o siebie, czyli ten wymóg dbania o zdrowie, który nie jest może zawsze tak bardzo eksplicyte wyrażony, natomiast rzeczywiście nawet jak Państwo widzą w tym cytacie o jedzeniu, prawda, nikt nas nie pyta w tej aplikacji, czy jedzenie, które jemy, jest dobre i czy czujemy się po nim na jedzeniu, tylko czy wspiera bycie produktywnym, prawda? Czyli właściwie wszystko może służyć pewnym celom, które są też przez te aplikacje zdefiniowane. I co też było dla nas bardzo ciekawe, to taki, nie wiem, czy można to nazwać paradoksem, natomiast zaobserwowaliśmy takie zjawisko, że chociaż aplikacja, cały jej design i cała narracja skupia się na jednostce, znaczy użytkownik jest pojedynczy i cała narracja mówi do jednej osoby, to indywidualne emocje, przeżycia i tak dalej mają być tutaj punktem odniesienia, to ci inni, ta społeczność jest jednak obecna. I to bardzo ciekawie przedstawia akurat ten cytat z bloga. Chociaż nie można złapać depresji klinicznej od przyjaciela, niektóre objawy depresji, na przykład poczucie beznadziejności, zmęczenie, utrata zainteresowań, mogą się rozprzestrzeniać, co może mieć znaczenie dla identyfikacji subklinicznych poziomów depresji. Pociesza nas autor, że wpływ gorszego nastroju przyjaciół zazwyczaj nie jest na tyle silny, aby przekroczyć depresję kliniczną, czy przejść w depresję kliniczną. Natomiast tutaj jednostka jest w pewnym sensie zobowiązana zadbać o siebie nie tylko ze względu na własny dobrostan czy realizację właśnie własnych celów, żeby nie zachorować na nic poważnego albo żeby być bardziej produktywnym, lepszym rodzicem, lepszym partnerem i tak dalej, ale także żeby innym nie zaszkodzić swoją prawda, przygnębioną postawą i zgarbioną sylwetką. Więc cała ta analiza, całe nasze badanie wskazywałoby na to, że mamy w tej aplikacji taką zamkniętą narrację. To znaczy jest to jakaś jedna perspektywa interpretacyjna. Headspace ma swoją wersję, powiedzmy, mindfulness. Nie ma tam dyskusji o tym, że są jeszcze inne, powiedzmy, praktyki uważności, tak? Czy są na przykład te buddyjskie korzenie. Nic z tych rzeczy. Jest to pewien jeden zamknięty, spójny ciąg. Tak jak mówiłam, aplikacja jest przewidziana do indywidualnego użytku. W czasie pandemii, co prawda, uruchomiono tam takie wspólne, powiedzmy, medytacje na żywo, natomiast no, to jest kwestia ostatniego roku. Natomiast tak generalnie, jeżeli weźmiemy sobie tę aplikację jako całość, no to jest to aplikacja, która pośredniczy między pewnym autorytetem nauki a medycyny, a użytkownikiem, prawda, że tam nie ma, ta wspólnota, tak jak mówiliśmy, gdzieś jest w tle, ale nie jest tutaj najbardziej istotna. Medykalizacja to był proces, który obserwowaliśmy w tych narracjach poprzez właśnie liczne odwołania do badań naukowych. Nie mogliśmy tutaj wszystkich pokazać, natomiast rzeczywiście na blogu jest ich bardzo dużo. W samych medytacjach już nieco mniej, myślę, że z oczywistych względów. Natomiast rzeczywiście te odwołania do badań na blogu się pojawiały. Terminologia medyczna, prawda, do opisu stresu, to tego, czym stres jest, jak wpływa na nas, rzeczywiście było bardzo dobrze widoczne. Też problemy, które były opisywane w kategoriach chorób i dolegliwości, chociaż co ciekawe, rak był akurat opisywany jako challenging journey, więc tutaj akurat choroba była jakoś, słowo choroba było unikane akurat w tym pakiecie.
Natomiast samo mindfulness przez te narracje aplikacji był postrzegany, czy w ramach tych narracji mindfulness był definiowany jako pewnego rodzaju niemedyczna interwencja w medycznych problemach. Ma oczywiście to taki komponent też przekazywania umiejętności, jakiejś strategii radzenia sobie ze stresem, strategii radzenia sobie z jakimiś trudnymi sytuacjami, ale też na przykład ze zwiększaniem, nie wiem, wydolności, jak chcemy biegać lepiej. Takie zastosowanie również jest. Co jest też bardzo ważne, to, że w aplikacji mamy silny akcent na dbanie o zdrowie jako wyraz troski i odpowiedzialności wobec siebie i innych, czyli medytacja ma pomóc nam rozwinąć pożądane cechy, zachowania, które są dobre i właśnie pożądane, natomiast jednocześnie zminimalizować te niepożądane, czy jakieś szkodliwe dla nas lub dla innych. No i to, co myślę też warto uwzględnić, to jest to, że to nasze badanie mieszane, chociaż tak wśród recenzentów średnio się, może jak Michał już powiedział, przyjęło, to jednak jest to, myślę, bardzo dobre rozwiązanie, które pomaga zmapować te narracje i zidentyfikować ich kluczowe elementy. Możemy też porównać między różnymi źródłami, bo właśnie sama aplikacja Headspace to jest jedno, ale cały ten blog, który wtedy istniał, był jakby istotnym jej komponentem. Więc oczywiście to nie jest tak, że jak mamy te słowa kluczowe, to jest jakaś wyrocznia, która nam mówi o tym, o czym jest aplikacja, mówiąc tak prosto. Natomiast rzeczywiście pomaga się zorientować, jakie główne tematy tam są obecne. Michał, czy tutaj chciałbyś jeszcze coś dodać? Tak, znaczy, no może ja tylko krótko powiem, że tyle się gada o tej interdyscyplinarności, ale później no to niestety trzeba pamiętać o tym, że trzeba dobrze znaleźć czasopismo, które taką interdyscyplinarność jakoś ma, powiedzmy, ma techniczne możliwości, żeby znaleźć tych recenzentów odpowiednich. Tak? No jak to jest takie przesłanie, jeżeli słuchają nas właśnie osoby, które chcą łączyć text mining z ekspertyzą dziedzinową. Od strony produkcji wiedzy, moim zdaniem, to jest super rozwiązanie, bowiem zazwyczaj właśnie narzędziowcy, jak ja, mają problem z tym, żeby dostarczą te wyniki i później muszą się głowić bardzo, jeżeli nie mają dobrych tych właśnie soczewek teoretycznych, a tutaj ta współpraca z Martą była super pod tym względem. I więc zachęcam do tych interdyscyplinarnych prób wszystkich studentów czy doktorantów, którzy nas słuchają. I krótko powiem jeszcze jedno zdanie, że ten Headspace się tak dynamicznie rozwija, że prawdopodobnie wypadałoby powtórzyć tę analizę, bowiem jak się wejdzie na tego bloga, to tam jest mnóstwo nowych tekstów i wygląda na to, że Headspace chce mieć medytację dotyczącą każdego możliwego tematu. Widziałem, że teraz jest na przykład tam dział election anxiety, więc każdego rodzaju niepokój może być leczony poprzez medytację z Andy'm Pudikom. Tak, ja bym jeszcze tutaj dodała, że my nie mogliśmy zrobić analizy wizualnej, bo no akurat nie mieliśmy narzędzi do tego, a w samej aplikacji, przynajmniej w tej wersji, było te filmiki takie instruktażowe się bardzo często pojawiały i wydaje mi się, że one byłyby wartościowe, wartościowym materiałem, który mógłby coś powiedzieć, bo ta warstwa wizualna w ogóle Headspace to jak jest to właśnie również kolejny sposób na to, żeby te medyczne kwestie czy naukowe włączyć w ogóle w narrację, no to myślę, że byłoby bardzo ciekawe. A jednocześnie to, czego już nie zdążymy o tym powiedzieć dużo, natomiast to, co też nas zastanawiało, jest to, czy w ogóle można, zwłaszcza to uzdrowotnienie, postrzegać jako jakąś kolejną formę takiego społeczeństwa kontroli, prawda, w którym według Nicolasa Rose'a mamy do czynienia z internalizacją tejże kontroli, czyli dbanie o zdrowie jest obowiązkiem moralnym, prawda, przedmiotem monitorowania przez jednostki, organizacje. No i wykorzystanie aplikacji takiej jak Headspace przez korporacje w połączeniu z narracją czyniącą jednostkę odpowiedzialną za swój stan zdrowia i zobowiązaną do dbałości o zdrowie jest przejawem społeczeństwa kontroli. Więc to jest jakby nasz taki punkt wyjścia też do ewentualnej dyskusji, jak w ogóle umiejscowić te narracje Headspace właśnie w tym kontekście, o którym też zresztą krytycy
Headspace, przepraszam, kredyty mindfulness mówi. Przekroczyliśmy dramatycznie czas, bardzo przepraszamy, ale jednocześnie chcemy podziękować za uwagę, no i czekamy na Państwa uwagi i pytania. A ja już zatrzymuję udostępnianie ekranu. Super, ja Wam bardzo dziękuję za tę prezentację. Mam wrażenie, że ilość wątków, które poruszyliście, zdecydowanie przekracza nasze możliwości czasowe i w tym i jeszcze pewnie w kilku kolejnych seminariach, ale proponuję, żebyśmy zaczęli od perspektywy eksperta mindfulness i o komentarz do badania poproszę pana profesora Holasa. Dobrze, dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. To jest świetna inicjatywa. Bardzo jestem. Nie wiedziałem o tym wcześniej. Będę namawiał, może sam też teraz będę zaglądał. No i też chciałem na wstępie pogratulować bardzo ciekawego badania panu Larcie, panu Michałowi. No też takiego potrzebnego rzeczywiście, bo tak jak żeście argumentowali, no to jest bardzo istotny element współczesności czy rozwój technologii. No i też rozwój technologii w dziedzinie szeroko pojętego zdrowia czy jakiegoś rozwoju, no to jest fakt po prostu, którego nie możemy bagatelizować i który być może możemy w jakimś sensie, nie wiem jak to powiedzieć, żeby dobrać dobry czasownik. No, chciałbym się używać, ale to nie jest dobre określenie. No, ale w pewnym sensie tak. Znaczy używać, że tak powiem, w stronę dobrą, czyli w stronę taką, żeby móc powiedzmy redukować to nasze codzienne nieszczęście, cierpienie czy też duchę, mówiąc starożytnym językiem. No i jak rozumiem, waszą intencją było rzeczywiście zbadać ten rodzaj znaczeń, metodą taką ilościową, jakościową zarazem, które się wiążą, czy no trochę metodą pewnej semantycznej analizy, na której się dobrze nie znam, no ale jakiejś takiej nomologicznej, można powiedzieć, sieci powiązanej z Headspace'em, czyli taką wiodącą rzeczywiście aplikacją, ale nie jedyną bynajmniej. No i jak mówię, to nie jest do końca obszar mojej takiej wiedzy, mówię tutaj o tych metodach analitycznych, chociaż coraz bardziej się tym interesuję i właściwie zespół lab, który teraz prowadzę, no, dotyczy w dużej mierze też tego zagadnienia i też już do tej metody rozwijamy, ale to jeszcze nie jest ten etap, żebym się jakoś bardzo dobrze tego odniósł. Natomiast no, mogę się odnieść bardziej do tego, na czym powiedzmy mam jakieś tam wiedzę, czyli dotyczącą uważności, ich podstaw kontemplatywnych, jak i współczesnych. I tutaj no parę rzeczy. Jedna rzecz to co wam wyszło jako pewien rodzaj obserwacji. A druga rzecz to jest ten cały kontekst, w którym to sytuujecie, we wstępie oraz w dyskusji, który no, jest dość interesujący i niestety dość mocno tendencyjny. To też jakbym chciał to jakoś mocno zaznaczyć. Po pierwsze, no, cytujecie dosyć sporo Pursera. To jest w ogóle ciekawa postać, o której państwu trochę powiem więcej. Bo tak z perspektywy takiej no, naukowej, jak i też kogoś, kto się zajmuje ważnością, to jest to bardzo niepoważny człowiek. I jego cytowanie to jest jak pewien znany profesor historii, pracujący nie powiem gdzie, który ma dużo cytowań na świecie jako przykład kogoś, kto uprawia hucpę naukową. Natomiast no, rzeczywiście ma dużo cytowań. Nie będę mówił kto, ale możecie domyśleć, jaką partię reprezentuje i jaki rodzaj, że tak powiem, analizy ideologii historycznej uprawia. No ma cytowanie, tak, bo jest cytowany jako ktoś, kto fałszywie po prostu i ten bardzo tendencyjnie cytuje dane. Więc po pierwsze jest takie założenie, że nastąpiła w naszej kulturze zachodniej medykalizacja pojęcia uważności, to znaczy sprowadzenie, tak jak to chciałem was zacytować, ale no, to się pojawia i w waszym abstrakcie, jak i potem w różnych miejscach tego tekstu, jako takie założenie, że nastąpiła pewien rodzaj shiftu, czyli pewnej zmiany, czy perspektywy znaczenia i funkcji od praktyki no, takiej spiritual growth and enlightenment, czyli nakierowanej na rozwój duchowy i na oświecenie, do will to health, do takiej woli, żeby być zdrowy. Więc no, to jest takie założenie, które gdzieś mamy pod spodem, znaczy, że medytacja jest to coś, co w swoich zaraniu, czyli można powiedzieć w tym historii najlepiej opisanej jednak w tradycji Dalekiego Wschodu, w buddyzmie czy w tym kanonie palijskim można powiedzieć i tamtej kulturze, jako coś, co miało służyć oświeceniu. No, ale jeżeli zajrzycie Państwo do dużego kanonu palijskiego, czy abidarmy, czyli tego takiej psychologii buddyjskiej, czy do centralnych sutr, czy nauk Buddy,
to zobaczycie, że to jest bardzo typowy kontekst. Znaczy, Budda jest bardzo często przedstawiany na rozmaitych, umownie nazwijmy, jakichś takich wizualnych obrazach czy ikonach, czy tankach bardziej może, bo to raczej to było tam popularne, czy też na rzeźbach, jako trzymający takie naczynie lapis, jako wielki lekarz. To jest co do swojej istoty. No, pierwszy podstawowy dyskurs, czyli Fourth Noble Truth, cztery szlachetne prawdy, jest pewnym rozumieniem właśnie, z czego wynika nasze cierpienie. Ale cierpienie nawet rozumiane w sposób dosłowny, też w taki sposób fizykalny. Ono wynika rzeczywiście z takiej tendencji do pewnej ułudy, jaki ma nasz umysł, który ciągnie do tego, co jest przyjemne, odpycha to, co mu jest nieprzyjemne. Czyli jest mu źle w tym, co jest w tym momencie. To jest w tym momencie przeżywane, można powiedzieć. I no, Budda oczywiście wśród 8 różnych rzeczy podkreśla, i to jest jakby w całym jego życiu, 50 lat nauczania, przewija się jako fundament, jako praktykę uważności, sati czy satipatta, jako centralny sposób jakby zmniejszenia tej ułudy, a przez to przejrzenia trochę na oczy, a przez to zobaczenia może czegoś, co jest naturą rzeczywistości. To się w ogóle nie kłóci z medycznym podejściem. Mało tego, często przepisywał uważność na problemy medyczne. W tamtych czasach. Możecie to również znaleźć w różnego rodzaju tekstach. Jest na przykład taka przypowieść o królu, on się jakoś nazywa, może sobie zaraz przypomnę, Pasenadi, który cierpiał na pewne problemy związane z jedzeniem. On się, krótko mówiąc po naszemu, miał taki binge eating, obżerał się. No i co zrobił Budda? Przepisał mu medytację uważności na ten problem. I rzeczywiście, potem jest opisane w tej przypowieści, w tej sutrze, że ten król spisał instrukcje dotyczące medytacji i rzeczywiście zaczął jeść uważnie. Przestał się obżerać. Jego problem z nadmierną otyłością i obżarstwem minął. To nie jest tak, że to John Kabat-Zinn wprowadził, jakoś zmedykalizował. Ja mam to szczęście naprawdę ogromne, że znam John dosyć dobrze. Znaczy, i w 2009 roku go też zaprosiłem do Polski i dużo z nim też rozmawiałem. No jak sensownie można próbować uważność w jakimś sensie popularyzować w naszym zachodnim świecie. John, który jest bardzo charyzmatyczny, ale naprawdę dobrze znający Darwę, mówi, ja się z nim zgadzam, że istotą buddyzmu nie jest jakiś zespół doktryn, to w ogóle nie jest religijna też doktryna, to jest filozofia dobrego życia, epistemologii troszkę, czyli w jakim sensie my też poznajemy świat, ale przede wszystkim jak żyć, żeby żyć dobrze. I psychologii, jak działa ludzki umysł. Idea to jest taka, że dzięki uważności możemy mieć pewien wgląd, pewny awareness, pewną świadomość i zaangażować się w pełni w życie. I to ma swoje pozytywne konsekwencje. No, ten cały pomysł, który próbuje z tego zrobić jakąś neoliberalną duchowość, jak robi Purser, no to jest moim przekonaniem, tylko moim, no też wybitnych bardzo buddystów, no i tak pomieszanie z poplątaniem. Jest coś takiego jak Budda Dharma, to są nauki, można powiedzieć, Buddy, tak? Ale Budda Dharma, możemy ją rozumieć jako universal Dharma i to jest idea uważności. Każdy indywidualnie z nas nie może tego usłyszeć od kogoś czy gdzieś przeczytać. Potrzebuje sam dzięki medytacji zauważyć, jak umysł działa. I wtedy odkrywa pewne prawdy. Takie trzy podstawowe charakterystyki, które są opisane też, można powiedzieć, w tych tekstach generycznych, ale my je odkrywamy też naukowo. I generalnie człowiek się uczy, jak być z tymi zdarzeniami wewnętrznymi. Oczywiście to jest poprzez indywidualne, ale akcent, który wy, za Purserem i innymi takimi krytykami, którzy no, budują na tym moim zdaniem taki kapitał popularności, ale to jest może ciekawa krytyka, ale moim zdaniem bardzo odszczepiona, zaraz powiem też dlaczego. Ale jest tu pewne nieporozumienie, które jest bardzo silnie w naszej kulturze. Na przykład tak zwany polski papież Jan Paweł II taką miał krytykę również do buddyzmu. To mniej więcej też pobrzmiewa w tym tekście. Czy to jest takie indywidualne, że siada się, gapi po prostu w ścianę, zamiast jakby być otwartym na innych ludzi. Mili Państwo, dokładnie, jest przeciwnie. Też mam doktorantkę w tej chwili, też robimy badania wokół tego. Jeżeli my praktykujemy medytację, to ona koreluje, czy wiąże się z zachowaniami altruistycznymi. To się wiąże ze zwiększeniem współczucia do innych ludzi. Bo ja wiem, jak działa mój umysł, wiem, jak wasz umysł może bardziej działać. Nie przez jakieś intelektualne, albo że ja wiem lepiej, tylko przez pewne rozumienie trochę tego, jaka jest tego natura. W związku z czym medytacja, marzeń indywidualny zmienia moje otoczenie, zmienia sposób traktowania przeze mnie innych, zwiększa zaangażowanie społeczne. To nie jest indywidualistyczna praktyka. No i to
to jest, znaczy jak czytam powoływanie się na Pursera, to już mam, już taki jestem, aha, bo to jest tak tendencyjne, no, jest już rozbrajający. Nie wiem, czy tak, cytujecie go, ale czy mieliście przy okazji czytać jego książkę. To jest facet, który się wprost przyznaje, że on podczas treningu MBSR odnalazł ciekawszą rzecz niż medytowanie. Otóż on pisze o tym celowo, się angażował w przypominanie sobie, a nawet ruminowanie. A na retreacie jednak wolał zaglądać do telefonu komórkowego. Moi drodzy, to jest trochę tak, jakbyście nie słuchając tego wykładu, nie tego, co ja mówię, na końcu po prostu się nagle włączyli i zaczęli dyskutować. To jest, Pursera nie włożył w to nic. On po prostu podczas medytacji wymyślał, jak z tego zrobić. Kolejny jakiś taki rodzaj, no jak widzicie, mam dosyć taki konkretnie negatywny stosunek do niego. No bo on w swoim krytyce nie rozumie fundamentów uważności. Na przykład napisał taki tekst, który jest krytyką tego skoncentrowania na tu i teraz. No ale to jest sedno, to jest po prostu samo sedno nauk również kontemplatywnych, jak i naszego dzisiejszego naukowego rozumienia uważności. No więc krytyka tego jest pozbawiona podstaw. On się zdaje mówić, jest taka narracja, która jest też u was, no, że od oświecenia, zamiast się zająć spiritual growth i oświeceniem, zajmuje się, nie wiem, zdrowiem. Ale to nie, cały dowcip polega na tym, że można, i to jest genialna idea Johna, że można ludzi włączyć w odkrywanie tego, jak działa umysł nasz, innych ludzi, jak się zaangażować bardziej w życie, jak lepiej ją zrozumieć i może trochę właśnie wyjść ponad swój taki jednostkowy, często narcystyczny ogląd, poprzez fakt, że człowiek się zaangażuje w medytację, a często motywacją do niej jest zdrowie. Jest jakiś problem ze zdrowiem. Teraz może trochę tak bardziej naukowej strony chcę powiedzieć. W zeszłym roku jestem zaproszony do recenzji, no bardzo takiej ważnej dla mnie, prestiżowej, bo też niezwykłe zupełnie artykuł w takim czasopiśmie, który się nazywa Clinical Psychology Review. To jest taki naczelny, no można powiedzieć, jeden z najlepszych żurnali dotyczących psychologii klinicznej czy psychiatrii, czy tych nauk powiązanych z psychologią kliniczną, gdzie właściwie się ukazują tylko bardzo duże teksty dotyczące na przykład metaanalizy. Ja jestem zaproszony do, szkoda, że tego zresztą nie cytujecie, do takiej ogromnej, bardzo ciekawego artykułu, który analizuje na podstawie nie tam paru dziesięciu czy paruset wpisów, ale 15 bilionów słów, czyli wszystkich największych korpora językowych, jakie realnie mają konotacje ze słowem mindfulness, osoby, które się nimi zajmują, powiedzmy eksperci oraz lay people zupełnie, czyli osoby takie no, naiwne. No, na podstawie Google'a, na podstawie no, tych, teraz mogę wam powiedzieć dokładnie, jak się nazywają tam, COCA to jest też skrót od takiego, no największe, krótko mówiąc, językowe zasoby, jakie mamy na ziemi, w języku angielskim. No i okazało się, że te konotacje nie są tak, jak w jakim sensie wy twierdzicie też, czy tam za Pulserem, czymś wokół zdrowia, stresu, tylko jednak ludzie i eksperci myślą trochę podobnie, że to jest wokół świadomości, że to jest wokół pewnej koncentracji, że to jest wokół pewnego angażowania się, że to na szczęście ten, cała idea tej McDonaldyzacji jest znacznie przesadzona. Ona jest przesadzona, ale jest słuszna. Ja przy każdym wykładzie o niej opowiadam. Tylko ja teraz jestem trochę adwokatem diabła i sądzę, że bardzo łatwo to krytykować. Tymczasem jest w tym pewna metoda. Macie rację w tej analizie socjologicznej, że są te zjawiska medykalizacji, są helfetyzacji, czy też uzdrowotnienia, które powiedzieliście. To jest trochę nasz współczesny język, jak również to, że możemy wziąć większą odpowiedzialność za swoje zdrowie oraz to, że odpowiedzialność za moje zdrowie jest też odpowiedzialnością za zdrowie innych ludzi, a może nawet za mój planet. To jest też bardzo buddyjski pogląd. To nie o to chodziło, że jest jakieś jakby pojęcie ułudy, ignorance, które funkcjonuje w buddyzmie, to dotyczy naszej niezdolności do widzenia tego, jakie rzeczy są. I to się też przekłada na nasze zdrowie. Więc jeżeli ja jestem w stanie w sposób bardziej się zaangażować w medytację ze względu na to, że chcę poprawić zdrowie, to jest taka szansa. I mamy na to dowody, że ludzie zaczynają jakby, można powiedzieć, jak to jest jak chodzenie po górach, że odkrywają też inne wymiary, inne perspektywy. Zmieniają się podejście do samych siebie. Do pewnego stopnia zmienia się no, to, co jest też ważne z perspektywy no, buddyjskiej, takie podejście do ja. Nasze ja przestaje być krzykliwe, przestaje być taką autonarracją, a robi się bardziej doświadczeniowe, robi się bardziej ucieleśnione, co jest wstępem do kolejnych rzeczy. Czyli, no, czyli krótko mówiąc, ja tutaj chciałem się odnieść do tego takiego założenia, że to jest jakaś dewiacja, albo że założenie, które przytaczaliście, że współczesna uważność jest pozbawione tych etycznych, nie jest pozbawione. One nie są explicite,
ale na przykład metaanaliza, która porównywała explicit versus implicit, te założenia etyczne, nie wykazała istotnych różnic w efekcie. Być może będzie trzecia fala interwencji, gdzie będziemy nieco bardziej akcentować etyczność. Ja na przykład ucząc też, przygotowując też ludzi do zostania nauczycielami, to bardzo to akcentujemy, ale to jest już mainstream. To jest nieporozumienie, że to jest nieetyczne. Nie możecie celować z pistoletu do kogoś uważnie. No po prostu w tradycji, którą mamy za Johnem Kabat-Zinnem, de facto za Budą, no nie można, ponieważ to jest związane z czymś, co ma w sobie taki aspekt, taki, no można powiedzieć, dobroci i współczucia. To nie jest tak, jak proponuje Purser złośliwie, że to jest trening koncentracji. No, można, to jest tam, w literaturze, którą on pisze, nie ma odniesień. To jest takie wolno mielenie po prostu, no nie wiem, ja muszę powiedzieć, że jak czytam, tak jestem oburzony, bo ten facet nawet nie próbuje to zrozumieć. Natomiast krytykuje straszliwie i teraz oczywiście jest bardzo często cytowany jako taki punkt wyjścia, rzekomo zasadnego podejścia. Muszę powiedzieć jeszcze trochę o swoim nastawieniu. Przecież ja przez lata byłem negatywnie nastawiony rzeczywiście do uczenia uważności w korporacjach. Naprawdę nigdy się na to nie chciałem godzić. Miałem błędne, znaczy jakieś takie mocne przekonanie, że to jest faktycznie coś, co może służyć jakby pewnym takim instrumentalnym celom. No ale dopóki też nie poznałem trochę ludzi, którzy się tym zajmują, na przykład Michaelem Charlestonem z UK, no i też paroma osobami, które bym tu cytował ze Stanów, którzy dawali argumenty i przytaczali badania, które pokazują, że to zmienia organizację od wewnątrz. Na przykład menadżerowie po takich treningach mają większe poczucie odpowiedzialności, rozumienia. Mamy dużo badań, które pokazują, że uważność zwiększa poziom empatii. Czyli to nie jest tak, że to jest jakieś instrumentalne, to może gdzieś w jakimś kontekście, ale co do zasady, to ma szansę zmienić od wewnątrz organizację. W związku z tym ja się ostatnio zgodziłem i tam za jakiś czas mam coś poprowadzić dla jakiejś firmy. Dawniej tego nie robiłem, ale mam poczucie, że byłem w pewnym takim właśnie ideologicznym trochę takim zaślepieniu, na który wy jako punkt wyjścia tutaj stawiacie. No, na szczęście ten wasz punkt wyjścia nie jest jakoś istotny z perspektywy waszych wyników i ich dyskusji, tak na koniec dnia. W sensie ten wstęp nie do końca mi pasuje na szczęście do dyskusji. I to całe szczęście, bo gdybyście chcieli znajdować potwierdzenie test Pulsera w tym, co znaleźliście, byłbym ostrożny. No chciałbym się powiedzieć, że w tych największych, bilionów po prostu wpisów, wszelkich możliwych tekstów, okazuje się, że pojęcia związane ze stresem są na ostatnim miejscu. Tylko w jednej z tych trzech stres się w ogóle pojawia. Najczęściej są zupełnie inne słowa. Więc to nie jest tak, że nasze zachodnie myślenie o uważności to jest myślenie o tym, żeby mi było dobrze, żebym nie miał stresu. Ale rzeczywiście używamy stresu. To jest genialny pomysł Kabat-Zinna, jak słowo duka wprowadzić do naszego zachodniego myślenia. No poprzez słowo stres, bo stres faktycznie jest takim parasolem na rozmaitą formę cierpienia, ale rzeczywiście cierpienie, które wynika trochę ze stylu i sposobu życia i tego, jak my przetwarzamy informacje, bo to przecież tego jest, jak my myślimy o różnych rzeczach, z tego wynika stres. Więc to jest dobre określenie. Więc konkludując to, co chcę powiedzieć, to chciałbym powiedzieć, że wartość takich, ja sam prowadzę badania w tej chwili interwencji opartych na uważności również online, które zresztą są dobre i ciekawe efekty i takie budzące nadzieje, że to może być coś dostępnego dla ludzi, którzy nie mają jak trafić na takie face-to-face grupy uważności z różnych powodów, chociażby z jakichś małych ośrodków. Ale że chciałem powiedzieć, że to postępuje i że to... chciałbym tylko dwie rzeczy powiedzieć, że nie mamy specjalnie wątpliwości, że interwencje oparte na uważności w tradycji MBSR, czyli tego programu redukcji stresu opartego na uważności, gdzie mamy 8 sesji, 2 miesiące, dzień uważności i szereg innych, w tym zwłaszcza MBCT, którym ja się zajmuję, czyli terapii poznawczej opartej na uważności, że one działają. Że działają w tym sensie, że szeroko pojętym redukują cierpienie, nadmierną reaktywność emocjonalną, przywracają, można powiedzieć, taki większy poziom balansu, spokoju, pozytywności w pewnym sensie. Natomiast takie pojedyncze apki, które człowiek sobie dobiera, dzisiaj zrobię 3 minuty, jutro 5, a dzisiaj zrobię na sen, jutro zrobię na coś, do końca nie wiem. No jest trochę tych badań headspace'owych, które bardzo na to kładzie nacisk, ale to cały czas nie są specjalnie, tam nie ma metaanaliz. To są takie pojedyncze badania, gdzieś randomizowane,
Ja bym ich nie traktował na razie jako przekonywujące. Natomiast mamy już przekonywujące dość metaanalizy, takich interwencji, które są budowane w jakiś sposób taki przemyślany, krok po kroku. Nie tak, że ja sobie skaczę przy poprzypadkowych medytacjach. One rzeczywiście pomagają. Nawet jeżeli tam brakuje czegoś, co jest bardzo ważne w treningu uważności, co się nazywa dociekaniem, czyli takim inquiry. Czyli normalnie w treningu, po przeprowadzeniu medytacji rozmawiamy o tym, co ludzie doświadczają. Nie o tym, co myśleli, co im się wydaje, tylko realnie o doświadczeniu. Bo to jest ta idea. Od doświadczenia dopiero z niego wyprowadzamy, co to może mówić. Co to mówi, nie wiem, no, o naturze myśli, o emocjach, o mnie, o tym, co przeżywa. I to polega na takich wglądach, jakie ludzie mają de facto. To nie polega na jakimś wciskaniu im jakiegoś kitu. Ja rozumiem, że jak się analizuje teksty i się pojawiają słowa, to można mieć wrażenie, że tam jest jakieś wciskanie, ale i może w kontekst, w jakim jest robiony, i też tak mówicie, ta graficzna i inna headspace, no jest też sprzedażowy i no na pewno są te zjawiska. Natomiast ja byłbym ostrożny z takim uproszczeniem, mówię, że medykalizacja, tam to u was nie pada, ale można sobie powiedzieć, no tak, czy to jest coś takiego tendencyjnego, złego. No, my się angażujemy w różne rzeczy, naprawdę często też z powodu no, zagrożenia dla naszego zdrowia, do tego, co ma dla nas sporą wartość. Więc idea to jest taka od zdrowia do otwierania się na inne rzeczy. I to jest, mi się wydaje, że to jest sensowne. I tak też to widział John. Więc John zrobił coś genialnego. Medytacja była skompromitowana po New Age, jeśli chodzi o kulturę zachodnią. No, pod koniec lat 70. John to w innym kontekście wprowadził. Nie jako słowo meditation, które miało konotację New Age'ową, jakieś religijne, jakieś lewitacje i tak dalej, tylko właśnie przez ten kontekst pomóżmy ludziom sobie lepiej radzić z tym, co powoduje ich życie, że cierpią na jak i w umyśle, jak i ciele. De facto widząc jakby jedność tej pozycji ciała i umysłu w tym. No i ja bym, no ja po prostu bronię tego, bo uważam jako i lekarz, czyli psycholog, no, że to naprawdę ma sens i że często słyszę od ludzi po treningu, że ich życie się zmienia, ich bliski. Nie tam, że mija im, nie wiem, lepiej śpią albo coś. Zmienia się życie. Często mówimy o takim kontekście pewnej też, no, takiej jakiejś zmiany w ludzi, transformacji. To jest to słowo, które chciałam powiedzieć. Panie profesorze... Stop, już przepraszam, bo się zagadałem. I to jest taki moment, w którym organizatorzy biją się w piersi i myślą już o tym, jak rozwijać nowy cykl, tym razem nie cyfryzacja, ale mindfulness pod lupą nauki. I ja mam wrażenie, że tych tematów i wątków jest naprawdę bardzo dużo i my powinniśmy jeszcze do w ogóle tematu cyfrowego zdrowia i mindfulnessu i tego typu aplikacji, spojrzenia na te techniki wrócić, bo przynajmniej dla mnie jest to niezmiernie ciekawy wątek. Natomiast chciałabym, żebyśmy spojrzeli też na ten problem pod kątem albo z perspektywy cyfrowej i tutaj zaproszę do komentarza pana Kamila, który jest trenerem kompetencji cyfrowych, bo przynajmniej ja mam wrażenie, że jedną kwestią jest trenowanie mindfulnessu i korzystanie z tych praktyk, tak by polepszyć swoje życie, jak się okazuje, tego też nie wiedziałam, jakość życia bliskich sobie osób. Natomiast drugą kwestią jest korzystanie z tego typu narzędzi i rozwiązań, bo mam wrażenie, że to właśnie czasem technologia sprawia, że my jesteśmy poddenerwowani, tudzież właśnie potrzebujemy takiej chwili spokoju i ukojenia i o to chciałam zapytać pana Kamila. Proszę o komentarz, a na koniec zbierzemy sobie pytania i też Marta i Michał odniosą się do tych komentarzy, które mamy dzisiaj. Także zachęcam do zadawania pytań. Ja dziękuję i za zaproszenie i za te badania, bo też są dla mnie bardzo ciekawe. Obawiam się, że ja dorzucę jeszcze kilka nowych wątków, poza tymi, które już padły ze swojej perspektywy, ale postaram się też krótko, licząc na to, że może uda się jakieś na kilka pytań, które mi się pojawiły, czytając wasz artykuł w głowie, może odpowiedzieć albo je skomentować. Mam też poczucie, że teraz muszę dać taki disclaimer, że jakby co to ja też praktykuję, tylko ja jestem bardziej z tej szkoły Thich Nhat Hanha, ponieważ on akurat mówił o uważności dla edukatorów, co dla mnie było najcenniejsze w mojej pracy. Natomiast akurat w waszym artykule dla mnie najmniej istotne, chyba też to już padło, była tak naprawdę te wątki dotyczące
I też chyba tego nawet nie wyczytałem jakiejkolwiek krytyki mindfulness, natomiast faktycznie pewnych konsekwencji tego, jak ona jest marketowana. I to są takie dwie wręcz konsekwencje ciekawe, o których myślę ostatnio, które wasze badanie i wyniki mi podrzuciły. I myślę, że chciałbym może krótko zwrócić uwagę na takie dwa obszary. Jeden to jest to, co pewne konsekwencje tej narracji dotyczącej medykalizacji, na którą zwróciliście uwagę, a drugi taki wątek to jest w ogóle to, co już badacie i co można byłoby badać w przyszłości, czy tymi metodami, czy rozwijając je. I a propos tej medykalizacji, zwłaszcza w kontekście pracy, to mi się coś uruchomiło. Ja faktycznie jako trener, jeżeli czytam badania, czytam artykuły naukowe, to próbuję to jakoś zestawiać z jakąś praktyką tych kilkunastu osób, które na przykład spotykam na warsztatach, które przychodzą i mają dosłownie jakieś pytanie. I przypomniałem sobie różne warsztaty, na przykład z cyfrowego dobrostanu, które czy prowadziłem, czy konstruowałem materiały dla korporacji w trakcie pandemii. I dosyć dużej takiej, która ma pracowników od naprawdę usług, sprzedaży po pracowników biurowych najróżniejszych szczebli. I mieliśmy taką bardzo ciekawą dyskusję w zespołach, które to tworzyły, że w momencie, kiedy mieliśmy tam uczyć też cyfrowego dobrostanu i wiem, że też inni trenerzy na przykład przygotowywali dla nich materiały dotyczące faktycznie dbania też o zdrowie psychiczne, to była może nie tyle konsternacja, co było bardzo dużo pytań też z perspektywy tego odbiorcy, użytkowników, użytkowniczek tych kursów i tych szkoleń, że to jest co innego, kiedy zwłaszcza te osoby, które są w niższych pozycjach w firmie, biorą udział w takich warsztatach i takich szkoleniach, i takich kursach, czy dobrostanu, albo jogi, albo mindfulness, kiedy dzieje się to i mają okazję spotkać się, być z trenerem, trenerką, być w wypadku mindfulness, z kimś, kto będzie przewodnikiem w tej drodze, a co innego, kiedy nagle ma być to też, co będzie, mówiąc językiem e-learningu, to będzie self-paced, to będzie przez aplikację, to będzie przez kurs e-learningowy, nie będzie człowieka, ale za to, co będzie, będzie kontrola tego, jak oni to wykonują, czy w ogóle wykonują, czy biorą udział w tym, kto bierze udział, kto nie. I tutaj się zgodzę, bo pojawi się ten wątek na przykład tego, że to jest bardzo często coś takiego, co łatwo przyjąć i może być efektywne dla menedżerów, menedżerek, ale równocześnie na przykład dla wielu pracowników, którzy nagle widzą, że benefit w pracy równocześnie może być narzędziem dodatkowej kontroli. Na przykład dlaczego nie dbasz o siebie, dlaczego nie bierzesz udziału w szkoleniach, w kursach dotyczących zdrowia, od zdrowia psychicznego przez zdrowie fizyczne, to na ile też to jest jakaś forma oceny pracowników. I na przykład pamiętam, że w tamtej firmie pojawiła się dyskusja o tym, w kontekście cyfrowego dobrostanu to nie było bardzo istotne, chociaż my tam wspominaliśmy też o takich rzeczach bardzo, bardzo bym powiedział, bliskich już mindfulness. I była taka dyskusja trochę o tym, a co jeżeli ktoś radzi sobie i nie bierze, jakby nie odhacza, że robi taki kurs, dlatego że bardzo dobrze radzi sobie z tym, dlatego że korzysta i bierze aktywny udział w praktykach religijnych albo w jakiś inny sposób radzi sobie i jakby ma swoją drogę. Tak? Niekoniecznie musi być to droga związana z treningiem uważności. To było dla mnie taki właśnie wątek, gdzie wydaje się, że ten cały marketing, on jest dosyć istotny. Jakby pomijając kwestię i parkując, bo tutaj w ogóle nie wchodziłbym... Jestem bardzo, bardzo mocno za tym, żebyśmy tak naprawdę upowszechniali i ułatwiali dostęp do uczenia się i przechodzenia takiej drogi. Natomiast z perspektywy faktycznie oferowania już tego jako produktu dla firm, ten marketing jest istotny. Dlaczego ktoś podejmuje decyzję, po jakich, na przykład w jakim języku, po jakich reklamach, po jakiej obietnicy kogoś, kto będzie coś takiego oferował w firmie, dlaczego ktoś się na to decyduje. I to jest dla mnie ciekawe w analizie języka wokół mindfulness. I to jest drugi wątek, na który bym zwrócił uwagę, a propos tego, co badacie, bo treść bloga jest jednym wymiarem takim publicznym komunikowania Headspace, Calmu, podobnych aplikacji, ale drugim, który na przykład z mojej perspektywy jest znacznie ciekawszy, to jest efemeryczny język komunikacji w ogóle w reklamach, zwłaszcza w reklamach mediów społecznościowych, które bardzo często są profilowane. I tutaj nawet jak dostałem zaproszenie od was do tego seminarium, o czym wam wspominałem jakiś czas temu, Calm na przykład ma bardzo sprofilowane reklamy na Instagramie i na TikToku, jakoś sobie je śledzę i czasem robię screeny, które po pierwsze w estetyce widać nawet w ciągu tych paru lat, jak się estetyka tych reklam zmienia i po estetyce można pewne rzeczy wywnioskować, ale byłoby super ciekawe zrobić analizę taką ilościową wręcz tego, bo ja mam wrażenie, że wystarczy kilka trendów związanych z tym, czy na TikToku i na Instagramie w ciągu pandemii bardzo spopularyzowały się różne formy takich trendów związanych z
jakby jakimś takim osiąganiem satysfakcji przez patrzenie wizualnie na pewne rzeczy, które się dzieją na przykład w sposób spokojny, automatyczny i za każdym razem jest na przykład rozwiązanie. To jest bardzo dziwnych, różne trendy są na TikToku i na Instagramie z tym związane. I widać, jak na przykład Kami, zwłaszcza Calm, podążył za tym. I ta estetyka jest bardzo ciekawa, ale ja zawsze znam, okej, ale co ona jeszcze sugeruje, poza tym, że przypomina trendy TikTokowe na przykład, czy jakby coś tam jeszcze w tym jest. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, zwłaszcza z perspektywy efemeryczności reklam, a ich skuteczności. I tutaj jak czytałem wasze badanie, to mi się bardzo skojarzyło, przypomniało z badaniem Panoptykonu, Fundacji Panoptykon sprzed kilku lat, dotyczącym badania treści w reklamach profilowanych przy kampaniach wyborczych. Bo to są też takie momenty wyjątkowo intensywne, gdzie reklama ma dużą efektywność i jakąś skuteczność i to profilowanie nagle ma znaczenie, znaczy jakby po jakim języku ktoś do nas dociera, jak nas postrzega, na przykład jak postrzega nasze problemy, po których warto byłoby nam reklamować aplikacje typu Headspace czy Calm. I to wydaje mi się ciekawe, dlatego że to można oderwać od samego mindfulness i jego praktykowania, ale ciekawe byłoby znacznie dla mnie jakie konsekwencje mają różne sposoby marketowania mindfulness, zwłaszcza przez te duże oferty typu aplikacje Calm, Mindfulness, Headspace podobne. Więc to jest to, co mi się uruchomiło w badaniu, o tym chętnie porozmawiam, na przykład na ile jest to możliwe, żeby faktycznie waszymi metodami podejść też do treści reklam, zwłaszcza tej wizualnej, nie tylko tekstowej, bo tutaj wydaje mi się, że tutaj jakby na masową skalę pewne trendy się pojawiają i mogą być ciekawsze, żeby je uchwycić, niż tylko też coś, co w wypadku bloga na szczęście zostanie zarchiwizowane. Tak? Będziemy mogli się temu przyjrzeć, czy będzie strona istniała, czy będzie web archive, będziemy mogli to analizować i badać też w przyszłości. Reklamy przy aktualnych możliwościach Facebooka w zasadzie super trudno je archiwizować i badać. Zresztą o czasie też toczy osobna dyskusja, żeby prawnie zmusić takie firmy do tego, żeby archiwizowały reklamy w mediach społecznościowych właśnie do celów badawczych, bo brakuje nam tego wglądu i retrospektywy. Więc to są rzeczy, które mi się uruchomiły. Ten jeden wątek taki bardziej kontroli niż medykalizacji, która może być atrakcyjna w firmach i to jest jakieś takie ryzyko, które tutaj widzę i które też mi się, czytając wasze badanie, skojarzyło. A druga rzecz to jest właśnie ten wątek, co jeszcze badać. Natomiast tutaj zgodnie z przedmówcą, ja akurat jeśli chodzi o krytykę mindfulness, w ogóle akurat tego w waszym artykule nie wyczytałem. Dla mnie były ciekawsze te wątki dotyczące konsekwencji tego, jak praktyka jest marketowana, jak ona jest reklamowana, jak o niej mówimy i po co ktoś, kto ma interes sprzedawać też to jako produkt komercyjny, po co taki język wykorzystuje, jakby w jakim też celu. Więc to tak ode mnie, mam nadzieję, że udało mi się w miarę jasno w skrócie te dwa punkty zawrzeć. Panie Kamilu, zgodnie z zapowiedzią mamy teraz jeszcze więcej wątków niż mieliśmy poprzednio. Przepraszam. Mamy też dwa koty, nie wiem czy Państwo widzą na ekranach, które się przysłuchują naszej rozmowie. I chciałabym poprosić o komentarz do tych komentarzy i Marty i Michała, bo wydaje mi się, że tych wątków, do których możemy się odnieść, jest bardzo, bardzo dużo. Tak, to może ja zacznę. Przede wszystkim bardzo dziękuję za te uwagi i robiłam tutaj po prostu w szale notatki, żeby nic nie zagubić. Może zacznijmy od początku, czyli profesor Hołas tutaj podniósł wiele rzeczy, które my sami też się z nimi borykaliśmy, natomiast jeżeli chodzi o ten nasz punkt wyjścia, my nie tyle chcieliśmy zająć się może całym zjawiskiem, jakim jest mindfulness, prawda? I ten artykuł nie był też nigdy zamierzony jako krytyka praktyk mindfulness. Więc to jest pierwsza rzecz. I oczywiście cytujemy Bursera, tak? To jest nasz grzech. Natomiast jego, powiedzmy, jednostronność czy tendencyjność jest też dla nas widoczna. Jest taki, trudno jest z drugiej strony, mam wrażenie, jeżeli mówimy o krytyce mindfulnessu i w ogóle o mindfulnessie, go ignorować, znaczy pomijać jego postać. Zwłaszcza, że przynajmniej mieliśmy takie wrażenie, że na przykład Wilson w sumie
nie stosuje oczywiście aż tak daleko idących tych krytyk, natomiast też ma pewne krytyczne uwagi a propos tego, jak mindfulness w tej amerykańskiej, prawda, kulturze się rozwinął. Więc my chcieliśmy raczej zbadać, czy w ogóle różne punkty tych krytyk są jakkolwiek widoczne w narracji Headspace'a. I to była jakby taka jedna tutaj kwestia, którą chcielibyśmy od razu wyjaśnić. I jeżeli chodzi o ten trening, bo pan profesor Holas powiedział o tym, prawda, że nie jest to trening, że mindfulness jest praktyką uważności i wszystko to jest prawda. Natomiast w samym Headspace, my tutaj mogę zresztą pokazać ten zrzut ekranu, który mamy, prawda, tutaj Headspace jest, sam siebie pozycjonuje jako trening umysłu, prawda? Czyli codziennie jest nowa szansa, żeby wytrenować swój umysł, żeby żyć lepiej i szczęśliwiej i tak dalej. Więc myślę, że to jest trochę taka kwestia, że mamy bardzo różne, czy może, że inaczej, że sam Headspace jest pewnego rodzaju zamkniętą narracją o mindfulness, prawda? To nie jest reprezentant całego ruchu, czy nawet całego zjawiska, może tak. Natomiast jest to pewnego rodzaju jakaś zamknięta całość, która jednak kreuje pewne wartości czy znaczenia związane, prawda, z praktykowaniem. Więc to, co pan profesor powiedział o tym właśnie 3-minutowym jadę autobusem, nie wiem, denerwuję się przed rozmową o pracę, to sobie pomedytuję, że rzeczywiście jest to zupełnie coś innego, prawda? I to jest dla nas też absolutnie jasne. Ja sama zresztą uczestniczyłam w kursie MBSR 8-tygodniowym, więc sama jakby później korzystając z Headspace'a dla celów tego badania mam taką perspektywę, czym to się może potencjalnie różnić, więc nie chcieliśmy też traktować Headspace'a jako właśnie jakiegoś reprezentanta do tego szerszego zjawiska. Natomiast no, wciąż będziemy jednak, myślę, że Michał się zgodzi z tym, że jeżeli chodzi o sam Headspace, to jednoznaczne pozycjonowanie mindfulness jako części osiągnięć medycyny i bez oceniania, czy to jest dobre, czy złe, prawda, czy to działa, czy nie działa, bo to nie był nasz cel, no jednak jest pewnym potwierdzeniem pewnego nurtu tych krytyk, które rzeczywiście mają miejsce. Oczywiście ja nie pamiętam, w którym roku to było, natomiast chyba w Contemporary Buddhism był w 2011, o ile się nie mylę, był taki specjalny numer właśnie, gdzie Kabat-Zinn razem z różnymi, czy dyskutował, prawda, o tym, czy te etyczne kwestie buddyjskie, czy kwestie, tematy, czy etyka buddyjska jest w obecnym mindfulnessie zachodnim obecna, czy nie, a jeśli jest, to w jakim wymiarze, prawda? I to, że on się bronił, że sam w MBSR-ze tych słów czy nazewnictwa buddyjskiego nie zastosował właśnie z obawy przed byciem posądzonym o jakieś czary czy New Age, prawda? I żaden poważny instytut naukowy by tego nie przyjął. Więc te wszystkie rzeczy, mam wrażenie, że jednak w Headspace'ie, czy po tym, co w tych narracjach, które my przeanalizowaliśmy, tak naprawdę Headspace ucieka od całych tych dyskusji, prawda? To znaczy on się nie angażuje ani w te buddyjskie narracje, ani w jakby kontynuację MBSR. To jest coś innego po prostu, tak? To jest jakiś inny, powiedzmy, inna narracja na temat mindfulness, którą my akurat zbadaliśmy. Więc oczywiście no, te krytyki o tym, co pan profesor powiedział o tym, o tej koncentracji na sobie jako czymś, co jest rzeczywiście jakby elementem po prostu medytacji w tych korzeniach, no to ja tę krytykę przyjmuję, rzeczywiście tutaj nie zwróciliśmy na to być może odpowiedniej uwagi. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o medykalizację i to uzdrowotnienie, to po prostu jest to kojarzone jednak z tym treningiem, przynajmniej w tych narracjach mindfulnessu. A nie wiem, czy do Kamila może, czy nie wiem, to może oddam teraz głos Michałowi, żeby się już nie mądrzyć. To ja może też potwierdzę, że zdecydowanie mindfulnessu nie krytykujemy. Uważam, że Kabat-Zinn zrobił bardzo dużo dobrego, ale też nie jestem pewien, czy tą narrację headspace'ową tak jednoznacznie krytykujemy, chociaż pan Kamil zwrócił uwagę na pewną, żeby powiedzieć, opresyjność, która może wynikać z implementowania tych praktyk aplikacyjnych w
w korporacjach chociażby. I no ja bym zwrócił uwagę na taki nurt związany z tak, ten quantify yourself, czyli takiego ilościowego podejścia do swojego ciała, do swojego zdrowia też psychicznego, który jest w tej aplikacji no takie, powiedziałbym, czarno na białym, tak? Tam jest kalkulator minut, które człowiek na ten mindfulness które spędził na tym mindfulnessie. No i można się zastanawiać no, na to, co pan profesor powiedział o kontekście, tak, że ten kontekst jest tutaj kluczowy. Na jedne jednostki pewnie to zadziała super, na inne doprowadzi do jakichś kompulsyjnych zachowań siedzenia tym razem tak w aplikacji do zdrowia psychicznego. Jakby, pewnie jakiś tam umiar jest tutaj, złoty umiar jest kluczem, ale można się zastanawiać, na ile można ostrze tego właśnie takiego języka nastawionego na produktywność tutaj, na ile ono się odwraca przeciwko samemu sobie, tak? No może to jest tak, że my tak krytycznie się przyglądamy temu dyskursowi, który jest obecny w Headspace'ie i który jest moim zdaniem momentami taki groteskowy, też to widać w tej warstwie wizualnej, gdzie tam są takie odniesienia do jakichś lat 50., gdzie tam właśnie jeżdżą te ludziki za samochodami na przedmieścia, granie na jakieś takie nostalgii i takie różne tego typu klimaty nostalgiczne, uruchamiane. Możliwe, że jak chcę jakoś pozytywnie tutaj powiedzieć, no, że to może przy tej całej groteskowej nastawieniu na produktywność, mimo wszystko dzięki tym zdrowym podstawom MBSR-u, to i tak robi dużo dobrego, tak? Tak sumarycznie, jak na to spojrzymy, tak? No jednak może tych, ale to no, wymaga pewnie jakichś innego rodzaju badań, niż my tutaj stosujemy. To pan profesor lepiej wie, jak to wygląda sumarycznie. No ale chodzi o to, że my też tego Headspace'a nie utożsamiamy z całym tym ruchem BSR-owym, tylko raczej patrzymy z ciekawością na ten język, który się tam przejawia. Tak, to jeszcze ja bym tutaj dodała, chociaż to myślę, że Michał też mógłby bardziej czy szerzej opowiedzieć, czy odpowiedzieć na ten komentarz Kamila, prawda, bo mamy te efemeryczne byty reklamowe, powiedzmy, no i jak je badać, tutaj chyba oddam głos Michałowi, natomiast ja bym tylko chciała dodać a propos tej kontroli w firmach, że wydaje mi się, że rzeczywiście. Tak, no przepraszam, coś mi tutaj przerwało. Okej, tak, ja tylko Słychać. Bo ja was nie słyszę. Okej. No nic, ale liczę, że nie słychać. Wydaje mi się, że tak, to co pan Kamil powiedział o tym, żeby spojrzeć na same reklamy, to jest w ogóle fajne pytanie na jakieś kolejne badanie. Czy wiadomo, że to są problemy techniczne związane z samym podejściem Facebooka do udostępniania tego rodzaju danych, ale wydaje mi się, że praktyki samej tej aplikacji w tej sferze reklamowej są fajne i ciekawe do zbadania. Tak samo sam user experience tych aplikacji, to właśnie już wspomniałem o tym minutniku tych medytacji, czy przypomnienia, integracji z kalendarzami, czy chwalenia się przed znajomymi w sieciach społecznościowych swoich osiągnięć, to są jakby, to jest komplementarna kwestia do całego tego dyskursu, który opisywaliśmy w tym artykule. Ja też w ogóle myślę, że ta część wizualna tutaj byłaby po prostu bardzo ciekawa. I tak jak my po prostu nie zdołaliśmy przebadać czy przeanalizować tych materiałów wizualnych jako takich, to one byłyby, myślę, bardzo ciekawym dodatkiem do całej tej kwestii. Rzeczywiście te reklamy, ja nie widziałam reklam Calm, ale to co widziałam w samej aplikacji, no to były to góry, prawda, jakieś jeziora i taki, jak nie możesz zasnąć, to tutaj my ci pomożemy. I zupełnie inna estetyka w ogóle niż Headspace, taki
rysunkowe, prawda, z tymi ludzikami tam z mózgiem na wierzchu, prawda, którzy tam coś robią. Więc wydaje mi się, że w ogóle ta warstwa wizualna byłaby super ciekawa. I na pewno jeżeli byśmy się brali za jakąś nową wersję tego badania, to też byśmy tutaj spróbowali coś w tym zakresie zrobić. Ale jeżeli chodzi jeszcze tak krótko tylko o tym narzędziu kontroli, no to jest coś takiego, co właśnie my poddaliśmy później na koniec pod dyskusję, bo oczywiście to zależy po prostu, jak zawsze to powiem banał, ale przynajmniej zakończymy może banałem, to będzie jakieś otwarcie dalszej dyskusji, no, że wszystko zależy od tego, jak dane narzędzie jest wykorzystywane, prawda, bo to nie samo narzędzie przesądza o tym, co się z tym dzieje, tak samo jak sam Headspace, prawda, może być wykorzystywany na 1000 różnych sposobów i może być wykorzystywany właśnie po to, żeby rzeczywiście komuś pomóc i jeżeli ktoś, a są przecież badania nad Headspace'em i innymi aplikacjami, że rzeczywiście no, są osoby, którym pomaga to poradzić sobie z różnymi problemami życia codziennego, a z drugiej strony może być wykorzystane no, właśnie do tego, żeby sprawować kontrolę nad pracownikami, czy nad kimkolwiek innym, prawda, żeby raczej nie rzucili pracy, która im sprawia trudności, nie wiem, szef ich mobbuje, tylko po prostu zmienili swoje nastawienie. Prawda? No i to jest, wydaje mi się, że nieuniknione i nasz artykuł akurat o tym nic nie może przesądzić, prawda? No bo to nie o tyle od narracji zależy, tylko już od wykorzystań tejże aplikacji. Tak, ale bardzo dziękujemy za obydwa te komentarze i na pewno nasze notatki, moje notatki tutaj zachowamy, jeżeli będziemy dalej chcieli coś z tym robić. Skoro tutaj dzisiaj mówimy o kontroli, ja akurat pełnię tę funkcję w dzisiejszym panelu osoby, która musi kontrolować czas, a ten nieubłagalnie się kończy, więc Marta i Michał, wy trochę uprzedziliście pytanie, które chciałam zadać, a mianowicie pytanie o potencjalne tematy badań, które można jeszcze w obrębie i kompetencji cyfrowych, i mindfulnessu, i połączenia tych dwóch tematów, bo to też wydaje mi się niesłychanie ciekawe i to badanie to na pewno realizuje. Chciałam zapytać o to, jakie tematy warto jeszcze podjąć, jakimi tematami się zająć i żebyśmy sobie zrobili taką rundę podsumowującą dzisiejsze spotkanie. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od pana Kamila. Tak się obawiałem, że to będzie ode mnie, bo akurat na to pytanie jestem najmniej przygotowany, ale to poza tym, co wspomniałem, czyli badanie reklamowe, to też, co się pojawiło, to dziękuję za tą inspirację, bo w sumie też nie myślałem o takim badaniu, że praktycznie ja w praktyce to mogę obserwować, jak ludzie korzystają na przykład z takiej aplikacji albo z czym przychodzą, bo nie wiem, na warsztatach o dobrostanie absolutnie uwielbiam dyskusję o UX-ie Netflixa z perspektywy tego, na ile Netflix nas wciąga do oglądania więcej czy mniej. I to jest bardzo ciekawe, jakby jak się zmierzą ludzie, którzy mają doświadczenie w UX-ie, zwykli użytkownicy, użytkowniczki, po prostu mamy super ciekawe dyskusje, jak to działa w praktyce na nas. To wydaje mi się, że to byłoby też ciekawe z takimi aplikacjami. Poza reklamami to jest faktycznie ich UX. I chyba też gdzieś tam wydaje mi się, że byłoby ciekawe, być może już to jest inne metody badawcze i trochę inny obszar, ale w ogóle takie zestawienie, w jaki sposób zbadanie tego, jakie są większe kategorie reklamowania mindfulness w tej przez technologię. Znaczy, do czego te aplikacje się reklamuje, że są, mogłyby być wykorzystywane? Bo to wydaje mi się, że powoli się dzieje takie trochę oderwanie od tego właśnie, okej, mamy bardzo dobrą, sprawdzoną od lat, od wieków metodę do czegoś i sposób na coś, na poprawianie sobie jakości życia. I teraz jakby jakie w ogóle są, tak jak wy używacie tego terminu medykalizacja, to jakie w ogóle są narracje, że tak powiem, nowe, te 21-wieczne, które się wokół tego pojawiają? Nie wiem, czy to jest badanie, czy raczej pewnie jakieś felicjonistyczne podejście, ale to byłoby dla mnie pewnie ciekawe. Więc tak, to rzucę z propozycjami na następne tematy rozmów i badań. Super, dzięki. Panie profesorze. Krótko, ja też Państwu będę musiał zaraz kończyć, bo myślałem, że do maksymalnie, no myślałem, że godzinę, a półtorej nie więcej, więc ja to muszę zaraz kończyć. No, dalej w las, tym więcej drzew. No, jak najbardziej no, mnie interesuje ten aspekt rzeczywiście pomagania ludziom w tym, poprzez te rzeczy najbardziej oraz tego, w jaki sposób to można robić przy użyciu nowych technologii lepiej, a najlepiej też w taki sposób, który
no, pomoże ludziom wyjść poza wymiar własny, też na ten wymiar taki no, społeczny. No i to wszystko no, można w różny sposób badać, więc no, trochę już wiemy, a im więcej wiemy, tym więcej nie wiemy. No, to nie jest żadna konkretna odpowiedź. Podstawowy problem, jaki mamy, jeśli chodzi o treningi, takie zużycie mediów elektronicznych, to jest problem dropoutów, czyli tego, że ludzie po prostu ich nie kończą, z nich wypadają i cały czas nie wiemy do końca, od czego to zależy. Czyli szereg badań jest trochę tendencyjnie robionych, no, też nie ma dobrych odpowiednich analiz, taki ITI tak zwany, które pozwalają zobaczyć, co by było, gdyby wziąć osoby, które wypadły. Ta ilość dropoutów jest do 50%, więc to, co jest dla nas ważne, to żeby umieć to bardziej spersonalizować, wiedzieć, komu bardziej to, bądź coś innego i co zrobić, żeby osoby w to zaangażować. No. A dalej, jak asystować może przy tym, żeby rzeczywiście wyjść poza ten no, problem rzeczywiście z stresu na pewien rodzaj, no, można powiedzieć, wglądu. Tylko to, co jakoś chciałem, żeby wybrzmiało, to, że w praktyce to się na szczęście potrafi zadziać. Natomiast nie wiem, na ile przez Headspace'a, tego nie wiem. Takie dobieranie sobie medytacji samemu może być niewystarczającym sposobem pewnego wzrostu w tym zakresie. Więc nie wiem, czy to jest odpowiedź na pytanie, ale no, mnie by interesowały właśnie no, badania nad efektywnością i mechanizmami tego typu interwencji, u kogo i jakie mogły być najbardziej efektywne, żeby ludziom no, pomóc w szczególności w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi. Są teraz to pierwszym i głównym obszarem problemów współczesnej medycyny, no, coraz bardziej. Także tyle. Wielkie dzięki. Michał, Marta, ja nie wiem, czy wy byście chcieli jeszcze coś dodać do tego wątku, bo w sumie on się już pojawił wcześniej. Czy jeszcze jakoś podsumować naszą dyskusję? To ja może tylko powiem, to nie będzie raczej podsumowanie, ale jakaś taka uwaga może, że dla mnie przynajmniej byłoby bardzo ciekawe porównać po pierwsze narracje w różnych między aplikacjami, a na przykład właśnie kursami do MBSR, żeby zobaczyć, co tam rzeczywiście prawda, siedzi i jak różne pojęcia, jak różne problemy, czy jak różne tematy są problematyzowane, o tak. Więc to na pewno byłoby super ciekawe, ale też równie ciekawe z socjologicznego punktu widzenia byłoby po prostu porównanie doświadczeń osób, które medytują, prawda, ale kończą, jakby medytują z aplikacjami i medytują, czy uczestniczą w takich programach uważności, powiedzmy, tradycyjnych, czyli MBSR-owych, prawda? I zobaczyć, jak ich, nie tyle zbadać może skuteczność, to mnie akurat jako socjologa może mnie interesuje, ale przede wszystkim, żeby zobaczyć, jak oni rozumieją cele mindfulness, prawda? Jak sami definiują w ogóle sens uważności swojego, po co to robią, może tak, prawda? Jak to, żeby odpowiedzieć na największe socjologiczne pytanie, czyli so what? I to tym bym może chciała właśnie zakończyć. To jest perfekcyjne zakończenie. Nie wiem, Michał, czy ty chcesz jeszcze coś dodać do tego wątku, bo to jest pytanie, które może poruszyć bardzo wiele tematów. Ja tylko powiem, że jeżeli będziemy mieli duży korpus tekstów z innych aplikacji, to oczywiście damy radę. A jeżeli ja miałbym sobie wymyślić takie badanie, które by mnie najbardziej satysfakcjonowało, no to jakbyśmy mieli dostęp do danych Headspace'a, które te medytacji klika, prawda? Tak a propos tego, co pan profesor powiedział o personalizacji, myślę, że to są bardzo cenne dane, interesujące i dużo mówiące nam o, jakbyśmy właśnie mogli zderzyć tą narrację samego Headspace'a z wyborami użytkowników. Ale to wiadomo, że się nie ziści. Tak. To już jest temat na następne badanie i na pewno na następne seminarium, bo nasze z pewnością już dobiega końca. Ja bardzo dziękuję Marcie i Michałowi za tę prezentację. Dziękuję naszym dzisiejszym gościom, którzy zdecydowali się poświęcić nam czas oraz tym wszystkim, którzy nas słuchali. I do zobaczenia już w czerwcu na naszym ostatnim seminarium w tym roku akademickim.